UKS Moseł, Kijełcki Klub Karate Kyokushin już po raz drugi z tytułem sportowej marki miasta. Wyróżnienie przyznaje od ubiegłego roku Urząd Miasta Wełku. Otrzymać je mogą kluby, które dzięki wysokim wynikom sportowym promują miasto. Ubiegając się o tytuł sportowej marki miasta, muszą przedstawić również cele, jakie zamierzają w najbliższym czasie osiągnąć. Mobilizuje to kluby do ciągłego podnoszenia poprzeczki. W tym roku do konkursu wpłynęły 3 oferty. Kapituła nagrodziła Uczniowski Klub Sportowy Mosełk i Klub Karate Kyokushin. Laureaci oprócz wyróżnienia tytułem sportowej marki miasta otrzymały też nagrodę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych każdy, mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Sportowa marka miasta to jest zupełnie coś innego niż te typowe granty, które przyznajemy na działalność sportową, na wyjazdy, turnieje i tak dalej. Tutaj trzeba się wykazać naprawdę przedstawieniem celu, który jest możliwy do realizacji. A zadowolenia z kolejnego już wyróżnienia przez władze miasta nie kryją Tadeusz Zemel, trener wioślarzy z UKS Moseł, i Remigiusz Karpiński, trener karateków. Otrzymane pieniądze przeznaczą m.in. na sprzęt sportowy czy wyjazdy podopiecznych na zbliżające się zawody. Dużą część otrzymanych środków Ełcki Klub Karate Kyokushin zamierza przeznaczyć również na stworzenie przed siedzibą klubu zewnętrznego parku do ćwiczeń. Jak zwykle sprzęt, wyjazdy, to są rzeczy najistotniejsze, prawda, dla młodych ludzi, żeby mogli uprawiać tą dyscyplinę sportu. To są oczywiście pieniądze nam niezbędne, ponieważ sytuacja nie pozwala nam na szczególne zbytki, w sensie powiedzmy rozwijania się w taki szczególny sposób, jak byśmy sobie życzyli, ale bodziec taki powoduje to, że możemy nieco rozwijać swój punkt widzenia, prawda, nieco w szerszej formie. W najbliższy weekend w Rzeszowie odbędą się kwalifikacje do Mistrzostw Europy, które odbędą się w Azerbejdżanie i wieziemy tam 5 zawodników. Mam nadzieję, że jak najwięcej z nich osiągnie kwalifikacje do startu w tych Mistrzostwach Europy. Niestety jest to bardzo odległy kraj i wyjazd wiąże się z dużymi kosztami, także liczę na to, że będę miał komu pokryć te koszta i głównie mierzę na te pieniążki pójdą na te Mistrzostwa Europy. W tym roku Urząd Miasta Wełku na sportową markę miasta przeznaczył 100 tysięcy złotych. Niebawem ogłoszona zostanie druga tura naboru wniosków od klubów sportowych.